Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. A oto i ponownie Brotato. No i tak, dzisiaj zgodnie z obietnicami Farciarz. I powiem wam szczerze, totalnie nie wiem jak to będzie wyglądać, totalnie nie wiem co mam tu robić, totalnie nie wiem czy to przeżyjemy, więc... lecimy. Jako, że nie wiem jaką broń powinienem wybrać, bierzemy losowo. Oczywiście zagrożenie 5, czemu bezpieczeństwo 5. Zaczynamy z deską, widzę. No i tak, możecie zobaczyć wspaniałe bonusy i kary Farciarza. No i zaczynamy. Pong. 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 O, eksplodowała deska, fajnie. Trafiliśmy eksplozję. Znowu. Fajna rzecz, jak ktoś trafia, no. Niestety. Sama w sobie deska nie jest jakąś, powiedzmy, szczególnie ulubioną bronią przeze mnie. E fakt już, jak zaczęliśmy z deską, to... ja nie będę zbierał te deski, żeby sobie radził. O, definitywnie tak. Ojej, trzecia deska. Patrzcie po prostu. Idealny start. Ta deskomanty. Tak sobie nie określę. Ta deskomanta, mag desek. Jego specjalnością jest przywołanie deskowego krzesła. Albo stołu. Nie wiem, czy mi tak odbija znowu. Ale może się tymi przejmujmy, po prostu układajmy deskami po głowach tych naszych oponentów i cieszmy się. I tak, o, jako że bardzo wolno ekspimy, pancerz jest kuszący, ale wezmę jedną sztukę tego. A jak to się nazywa? Chociaż... zbierania, niech się tam to powoli generuje i tak. Tak, tak. Co ja nie mogę zrobić i... czwarta deska. I tak, inżynieria. Lubię inżynierię, więc na wszelki wielki zablokuję. Zobaczmy jak to pójdzie. Dalej, bardziej, lepiej w ogóle, więc tak. Na razie jest naprawdę pięknie. Co? Miejmy nadzieję, że tak to zostanie. Dobra passa. Nie jestem pewien, czy ta dobra pasa jest wystarczająca, żeby przetrwać falę siódmą. Na której to się nie pojawiają się totalnie okropne dziady. Pancerz za szybkość nie jest najlepsza. Kanal nie będzie obronił żywiołów, definitywnie biorę, bo deska się do tego skolmie. O, teraz zauważyłem, że od inżynierii też. Nieźle. Będzie ciekawie. Wybaczcie, to chwilę ucięcie. Ale mówimy i o, proszę. Ogród. Wezmę. A póki co rycerz czterodeskowy idzie na podbój smithów. Rozkłada się to od żywiołów i od inżynierii, co powiem szczerze, chyba będzie trzeba w to inwestować głównie. Szczególnie, że jeśli się nie mylę, jest chyba książka, która łączy inżynierię z żywiołami. Pewnie, po prostu rozwijając obrażenia żywiołów, dostajemy gratisową inżynierię. Jeśli się nie mylę, bo może to było coś innego. Się. Wiem, że chyba jest coś, co im mniejszą mam prędkość, tym większe daje nam boost do damage'a, czy coś tego typu. Chyba podobny też jest, jeśli chodzi o im większą, tak dalej. Nie, no chyba też coś takiego było. Wcześniej zauważyłem tej flagi wcześniej, trudno się mówi. Ja bym ją pierwszym oczywiście, gdybym zauważył, ale ja jak zwykle ślepy byłem, udało się. I cóż, o. Dziwnie dobrze nam idzie z tymi deskami, muszę przyznać. Fajnie by było, gdyby udało się zgarnąć, powiedzmy sobie szczerze, przyspieszenie machania tymi... tym wszystkimi rzeczami, albo przede wszystkim zwiększenie zasięgu eksplozji, bo jak już ta deska eksploduje, to fajnie by było, żeby trafiła jak największą ilość wrogów. Ale nawet bez tego, no to minus 60% prędkości ataku, czyli ile tam mamy... deski sobie jakoś radzą. Aż się wierzyć, nie chcę obrażenia za zasięg? Zawsze. Obrażenia od żywiołów, bardzo cenne rzeczy. Zasięg, życie, szybkość, inżynieria. Powiedziałbym, że inżynieria jak najbardziej, ale chyba szybkość bardziej. Tak, to definitywnie, to definitywnie, to... jako że wszystko od żywiołów, to czemu nie? Paralizator też się może przydać i kolejny paralizator też będzie fajnym dodatkiem. Więcej szczęścia, tak? I sztandar też może być. Okej, czyli mamy żywiołowego farciarza. Okej. No dobra.
A dobra. Zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Ale na razie idzie bardzo dobrze. Leży tylko, że to fala szósta, więc już dużo nie mam czasu na przygotowanie się do... Nie wiem, jak to nazwać, koszmaru, tortur, wyzwania, niebezpieczeństwa. No, na różne sposoby, ogólnie do fali siódmej. Ja będę o niej ciągle marudził, bo gra w żaden sposób nie ostrzega przed tym, co się tam dzieje. Przed tymi wrogami i... Ktoś, kto wcześniej nie grał, to chyba nawet nie miał styczności z nimi, więc... O, definitywnie. Więc jest to dosłownie taki... Można powiedzieć trochę szok dla nowych graczy. No ja na szczęście dla siebie, na nieszczęście dla gry, już nowym graczem nie jestem aż tak bardzo, więc... Nie wiem, co tu się szykuje. Co tym gdzie jestem w stanie przynajmniej część tego wszystkiego tutaj wyeliminować. A mówię część, bo definitywnie no nie jestem w stanie znaleźć wszystkich. Jestem za wolny na to. Ale mimo wszystko, proszę. Znaczną część tych jaj jestem w stanie eliminować. Okej, nawet chyba wszystkie się udało do tej pory, co... Ja dosyć jest niesamowite, to jeszcze jest bardzo pocieszające. W ten sposób znacznie ułatwiłem sobie falę siódmą, której się tak bardzo obawiałem. Wow! Poszło... łatwiej niż... myślałem, że pójdzie. Jeszcze ostry sos, oczywiście, że biorę. O, zmniejszy trochę obrażenia, ale szczęścia. Dobra. O, obrażenia żywiołów. Definitywnie. Język, definitywnie robocik. Standard jeszcze też mogę wziąć, żeby nie blokować miejsca na inne rzeczy. No i dobra. Dobra. Wszystko się rozkręca. Wszystko się tutaj dzieje. Ja jakby nigdy nic z moimi deskami, paralizatorami, idę przez świat i prawie umieram. Okej. Definitywnie na zagrożeniu poziomu 5 muszę bardziej inwestować w pancerze, regenerację zdrowia, uniki. Tego znowu nie zrobiłem. Ale hej, może się uda. Może jakimś czasem się uda to przetrzymać. Wiecie, fajnie by było, ale... Wiem, że takie cuda się rzadko zdarzają, jak to, że mimo mojego nieogarniania lamienia i... wszystkiego, to przeżyję. Przeżyłem i... Świetną rzecz oferuję, ale szybkość, maksymalną wartość nie, potrzebuję więcej. To oczywiście, że wezmę. Jestem skłonny poświęcić jedną deskę na rzecz miotacza ognia. Dawania krwi też mogę wziąć, to też... Cóż, teraz już nie ma co się aż tak obawiać. Miotacz ognia jest po prostu potężny. Bo nie przez same obrażenia, które daje, ale przez to, jakie podpalenie zarzuca na wrogów. Miałem powiedzieć nawet, że jeśli zdobędziemy trochę więcej... jak to się nazywało? No bardziej od żywiołów, to może nawet elitę byłbym w stanie wyeliminować. Nam się trafi. Wcześniej patrzyłem, jak to jest z elitami, a jak to z hordami będzie na tym przebiegu. Ale hej. Czy ma to jakieś wielkie znaczenie? Teoretycznie ma. Jest to w moim stylu, żebym był przygotowany, żebym wiedział, z czym się mierzę. Niestety nie. Ja totalnie zawsze zapominam o takich rzeczach i przez to potem żałuję i przegrywam. Ale dobra. Nie ma co się aż tak nad tym... zastanawiać, ma co tak żałować, ma co tak panikować. Idźmy przed się. Może jakimś cudem uda się to jeszcze ugrać. I dobra, mamut. Obrażenia mniejsza, szybkość mniejsza, ale dużo obrażeń, wręcz regeneracji biorę. Ta szybkość, takie rzeczy biorę, to nie. To oczywiście, że wezmę. Teraz tak, regeneracja, szanse na krytyki. Kurczę, no nie wiem, co wziąć. Powiedzmy, że krytyki, niech się trafiają. Tutaj bym wziął pancerza, szybkość też potrzebna, nie na pancerze jednak cenniejsza. Deski połączy być kolejną deskę taką. Wezmę to, wezmę to.
Kolejny miotacz ognia. Nie, to... O, jak tutaj to wszystko działa... Ojej... Ktoś mi mówi, że... Uwaga, nadchodzi słuchaj, no farciarz ma farta. To podejście zostanie uratowane, nieważne co, jak, gdzie, kiedy, tylko dzięki temu, że mam olbrzymiego farta. Nie dzięki temu, że mam dobry build, dobry pomysł, umiem w to grać. Nie, to fart tutaj wszystko zdziała. Naprawdę już dużo pomógł. Ten jest chociażby mamuta, dwa miotacze ognia i milion innych rzeczy, które mogą tutaj zadecydować o tym, że uda mi się pokonać jakieś większe wyzwania. Będzie mi brakuje teraz to w sumie kiszki i wąszów jeszcze. Te płomienie z miotaczy ognia były jeszcze bardziej zabójcze i się roznosiły na wszystko wokół. Ale piękny kiszyk i wąszów to najłatwiej zobaczyć grając magiem. Jeśli nie mylę, mag zaczyna chyba z wąszem i z kiszką. Ale tak, trójkąt mocy? Nie. Wrzątek? Oczywiście, że tak. Wrzuć ataku. Nie wiem, czy jest aż potrzebna, ale wezmę. Biorę to, tu przesuwujemy. Bonus dla szybkości, zdecydowanie tak. Jedna deska, nie można to miejsca. Z danej krwi może lepiej... Nie, nie chcę zignorować, ale jeszcze może potem być... Dobra, jak będę miał wielką regenerację. To jedno obrażenie na sekundę nie będzie mi groziło. Co nadal będę ją trzymał. A póki co idziemy. Idziemy i... Próbujmy. Próbujmy po prostu. Przeżyć, przetrwać. To nadal nie wiem, czy na pewno jesteśmy na tyle potężni. Warto więc po prostu mi te punkty życia, które mamy, trochę nie pasują. Moim zdaniem trochę za niskie. Pancerza też jakiegoś idealnego nie mamy, regeneracji też nie ma najlepszej. Ale jest i trochę pancerza, i trochę szansy na unik, i trochę regeneracji, więc te wszystkie rzeczy połączone z tym, że za chwilę gdzieś jakiegoś owoca przez przypadek podnoszę, może wystarczą, żebyśmy przeżyli. Może? Kto wie? Na pewno szybkość też trzeba podbić. Definitywnie. Definitywnie i przeżyłem. Udało się. Teraz tak, ołówek, inżynieria za 1% taki, dobra. Kamelon tak, taczka nie. Teraz szybkość, czy więcej szczęścia. Szybkość. Definitywnie szybkość. Co teraz? Kolejny miotacz ognia, wiecie co? Głupio, ale robię miotacz ognia czwórkę. Ja, jeśli chodzi o inne rzeczy, to... To, że... Paralizator jedynkę wywalamy. Na rzecz paralizatora trójki. Jest wąż. Super. To też warto będzie wziąć. Nie jest to może najlepsze, ale i tak warto. Na to się regeneracja nam zmniejszy. Wiem, że takie niezwykłe rzeczy tutaj się zrobią. Ale naprawdę, fart mi sprzyja i to bardzo. Bardziej farciarzowi fart sprzyja. Ja po prostu zdecydowałem się zagrać farciarzem wątkowym. Tak, no nie wiem naprawdę, czy jest coś więcej do powiedzenia o tym wszystkim. Co zobaczcie, jak to pięknie wygląda. A jeszcze to kwestia, że zawsze podnoszę nawet ten pojedynczy materiał, to jest szansa, że gdzieś czemuś zadam dosyć przyzwoite obrzymy. Tak, bo było 15% szczęścia. Jako, że mam ponad 200, to jest ponad 30 obrażeń. Wystarczająco, żeby ubić wroga? Nie mam pojęcia. Czy wystarczająco, żeby go poranić i ułatwić mi przez to przeżycie? Zdecydowanie. Więc tak... O nie, 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 nie. Nie podoba mi się to. Stryta owoców mnie uratowała. Teraz to, co mamy? Tak, 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 to definitywnie. Tutaj prędkość ataku. Potrzebujemy prędkości ataku. Teraz, chociażbym bardzo chciał trującą maścię się. Dobra, zaryzykujmy z trującą mazią. O, i zdecydowanie tak. O, jeszcze dorzutny rakiet. Podana niestety się w skali od dystansowych, więc nie jest najlepsza, ale... Nie, rakiet jest potężną rzeczą. Kolejny trujący napar. Oj, oj.
Powiedzmy, że jednak to oddanie krwi może nie będzie najmądrzejszym pomysłem. Na tym, co na pewno zadziała. Tak, tak będzie bezpieczniej, tak będzie lepiej. Będą te macki. To się teraz pojawiają. Nie wiem, ile one mają życia i jak to, co wszystko z nimi, ale... Zobaczcie, ile ja muszę ich... jakby... czy podpalać, zanim one padną po prostu, więc... Wow. Bardzo wstrzymałem, muszę być. Mimo wszystko jednak się tego aż tak nie boję. Prawda jest, jaka jest, akurat one są dosyć łatwymi oponentami do uniknięcia. Ale nadal mogę zrobić głupotę i wejść we wroga. Próbujmy jeszcze raz. Moja głupota mnie zabiła. Ale próbujmy jeszcze raz. Próbujmy znowu i znowu i znowu. Może jakoś się to uda ugrać. Na pewno chciałbym, żeby się udało, bo jednak, no, co jak co, ale... Fajnie było. Deska, koszula drwala. Okej, okay, dobry start. Kolejna różdżka. Okej. Okay. Ciekawy start. Na pewno. Mniej więcej podobny do tego, co mieliśmy, tylko różdżki dużo słabsze podpalanie nakładają. Jedna sprawa, druga... No, one robią pojedynczy strzał, więc niestety nie nałożą. W przeciwieństwie do samego wisowi miotacza ognia na kilka celów jednocześnie. Trochę smutno, trochę szkoda, ale... Teraz tak... Obrażenia drzwi bardzo kuszą, ale muszę najpierw zapewnić sobie przetrwanie. Pancerz był ważniejszy niż obrażenia od żywiołów. Przy czym, żeby nie było, i tak postaram się je potem podokupywać, pozyskiwać. Ale najpierw jakieś takie pancerze, regeneracje i tak dalej, chyba będzie lepiej. Nie chcę skończyć znowu przez swoją głupotę, przez to, że wlazłem we wroga tak samo martwy jak ostatnio. Wolę mieć wolniejsze unicestwianie wrogów, ale większy spokój. Nie umieraniem. Da się tak to najłatwiej nazwać. Wyscenego życia zaburzenia, że żywiołów nie. Tutaj powiedziałbym, że żywioły. Lądowa. Tak, tak, tak. Wszystko wykupione. Kolejna deska, więc świetnie. Książka tak, brzydki ząb tak. No i jakoś się to układa. Nawet bym powiedział, że układa się nie najgorzej. Ale nadal, to jest najwyższy poziom trudności tutaj. To jak dobrą mam strategię, jak dobrze mam przedmioty dobrane, to nic. Jak widać, największym czynnikiem jest to, żebym ja nie znamił, nie wlazł w jakiegoś wroga w krytycznym momencie. Oczywiście na pozostałych poziomach też tak było, ale na piątym wrogowie się tak szybko skalują, że to jeden błąd może już doprowadzić do zgonu. A nie tak jak na innych poziomach, że potrzeba ze dwóch błędów, pancerz zobaczenia, tak. Tutaj... szczęście. Niebezpieczne. Pomyślę jeszcze, więc pozwólcie, że nas zablokuje. I lecimy dalej. Jednak nie chciałbym iść w negatywne regeneracje. Całe szczęście one nie mają żadnego złego wpływu bezpośrednio na nas. Ale chodzi o fakt, że nie chciałbym po prostu... Dlatego, iż gdyż ponieważ... Sytuacja jest bardzo prosta. Ciężej będzie to potem odbić na pozytywy. A ja pozytywów potrzebuję. Bezpiecznie. Więc... No... Po prostu powiedzmy, że tak. Nie chcę robić negatywnych. Jest dużo owoców, jak zwykle. I co tu mamy? Szansę na unik. Znamy za lepsze hapeki. Może to wydawać się głupie, ale wezmę. Jakbyś taką. Tak. Szczęścia za regenerację. Tak, tak. Wzięliśmy na plusa w tej sytuacji. Co bądź lepsze, to definitywnie. Probala jeszcze zostawię. Paralizator zaraz będziemy mieć już na fioletowej jakości.
No nie wiem, czy jest jakiś szczególnie potrzebny, szczególnie cenny, bo... Prawdę powiedziawszy, nie znam się aż tak na tym, jak paralizatory działają. Poza tym, że chyba z każdym poziomem trochę więcej tych promieni wystrzeliwują, przez co teoretycznie mogłem spowolnić większą grupkę. Ale nadal nie wiem, czy to jest duża różnica. No tak czy inaczej, przynajmniej będzie sobie świecił na fioletowo. Tak ładnie. Krzynka. Krzynki na razie niestety nie ma. A szkoda, bo z chęcią bym przygarnął więcej krzynków. Są wspaniałymi rzeczami. To darmowe przedmiociki. Darmowe przedmiociki są darmowe. Są przedmiocikami, więc na zawsze mogą się przydać. Okej, druga krzynia. Biorę. Zdecydowanie biorę. Częściej czy pancerz? Jeszcze. Tak. Czym będzie? Deski czy różdżki? To jest dobre pytanie. O czym na razie deski? Widzę, że pojawią się naprawdę świetne rzeczy. Takie bardzo świetne. O Jezu, to jest fala siódma. Ja teraz zauważyłem. No i niedobrze. I o tym mówiłem. Zagapi się na chwilę człowiek. Już tych jajków jest za dużo. Naprawdę nie chcę komentować tego, co się tam stało. Poza tym, że, jak mówiłem, nieważne jak mam dobrze przygotowane wszystko, jeden błąd z mojej strony może zrujnować cały przebieg. Operacja. Piękne rzeczy. Czy więcej? Nie. Wpadowale tak. Zabłyszkawic, czemu nie? Zawsze coś. Lecimy. Ale patrząc na czas, powiem szczerze, że to może być już ostatnia próba wejścia. Jak się skończy, tak się skończy, ale no... Niestety po prostu nie mogę skończenie długich tych odcinków robić, bo... Co jak co, ale... Chociaż trochę chciałbym, żeby to trzymało się max tych 40 paru minut, może do 50 paru, jeśli coś bardzo ważnego się dzieje i nie chcę tam przerywać. A jeśli mogę, no to dobrze mogę poniżej tego to też robić, więc... Postarajmy się poniżej. Będę mógł taką zabłyskawić cały czas, jak to się nazywa. Fajna jest też rzecz. Osobiście mogę powiedzieć, że polubiłem broń. Podczas tych nielicznych sytuacji, kiedy próbowałem nią coś zdziałać sobie samemu, jak grałem. Ale kurczę, kiedy ja ostatnio grałem w Brotato samemu? Już nie pamiętam, było to dosyć dawno, na pewno. I dobra, regeneracja. Przynęta. Nie wiem, czy będę w stanie wyeliminować wystarczająco szybko. Co, powiedzmy, że na razie przynęte po prostu zablokuję, ale jeszcze jej nie biorę. Jak będą lepsze obrażenia, to ją wezmę. Jednak jeśli udałoby się ich wyeliminować, to dwa przedmioty z tego mam. Gratisowe. A jeśli nie, no to zmarnowałem po prostu bardzo cenny przedmiot na nic. Jednak przynęty naprawdę są cenne. W sensie te przynęty, czyli ten, to jest chyba lure. Z angielskiego. To ten drugi, czyli to chyba jest bull bait, to niekoniecznie są takie cenne. W sensie nadal można fajnie nimi działać, jeśli się umie eliminować tych wrogów albo ich unikać. No ale mają większe ryzyko ze sobą. To tutaj i pirania, więc pancerza. Właśnie, nie mam żadnego pancerza, to lepiej zacząć go gromadzić. Szybkość definitywnie też trzeba podbijać. Tak, tak. Pelucz. Myślę. Ostry sos definitywnie. Kolejny klucz. Dobra, weźmy. A gdzieś potem mam pożałować tego, że wziąłem tego klucza, co na razie co mi tam szkodzi. Po prostu niech sobie będzie. Fala piąta, czyli jeszcze mamy dwie fale na przygotowanie się do siódemki.
obecnym podejściu, z tym co mam i tak dalej, uważam, że 7 może znowu być miejscem mojej zagłady. Ale kto wie, mogę się mylić. Może jakimś cudem uda się znaleźć coś, co odratuje sytuację. Dość ataku. Może była to głupia decyzja, może nie. Ja tam nie wiem. Na pewno w tym momencie jej nie żałuję. Ale czy ja za powiedzmy 2 minut w przyszłość nie będę tego żałował? Tego nie wiem. Tak czy inaczej. Najważniejsze jest to, że udało się jakkolwiek to jeszcze ugrać. Ale tak, z tym graniem to jest bardzo niepewne. Bo nie mam niczego, co może mnie chronić przed śmiercią. Pewnie, jako że to jest fala 6, to teraz muszę skupić się na wykupieniu czegoś, co da mi bardziej defensywę niż ofensywę. Chociaż nie ukrywam, ofensywa też by się przydała, bo powiedzmy wprost, ta, którą mam obecnie, też nie jest najpotężniejsza. Inżynieria definitywnie jest darmo. I szybkość. Świeca. Ostry sos. Jesteśmy na ogroda, niestety. Dynamit też wezmę. Nie było już taki potrzebny na razie. W sumie to przelosowanie było głupie. Tak, prawdopodobnie by mnie nie było stać, tak jak się okazało. Dobra, jest jedno. Jajo czy kokon? Dobra, drugie. Na razie jesteśmy na dobrym tropie, żeby zlamić. No cóż. Jak mówiłem, to było ostatnie podejście, więc dzięki wam wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało i no cóż, do zobaczenia w kolejnym epizodzie, a na ten moment trzymajcie się, no i hej hej.